Cześć, witam Was. Dokładnie rok po tym, jak posadziłem trawę. Jest początek maja. Dzisiaj jest taka deszczowa pogoda. Chcę Wam pokazać, jak wygląda mój trawnik w rok po posadzeniu. W moim trawniku zmieniło się to, że przybyła ta oto okazała magnolia, która została posadzona praktycznie w miesiąc po założeniu trawnika. Ładnie przezimowała, tak się właśnie prezentuje. Dodatkowo przybyły przy ogrodzeniu forsycje. Wysypałem też korą, zagonek forsycji i drzew, które są posadzone tuż przy ogrodzeniu. Posadziłem też kilka krzewów pod ogrodzeniem, z drugiej strony podjazdu oraz szpaler różaneczników. Wszystko prezentuje się dosyć dobrze po zimie. Trawnik przezimował w bardzo dobrej kondycji, ponieważ na jesieni zasiliłem go specjalnym nawozem, który oczywiście nie zawiera azotu. Teraz jest początek maja, w marcu nawoziłem pierwszy raz azofoską. Jest właśnie trawnik po chyba już trzecim koszeniu w tym sezonie. Właśnie wczoraj to zrobiłem. Marzec i kwiecień były bardzo suche, więc dość intensywnie podlewałem. Wyrównał się też kolor trawnika, ponieważ nawożenie nie udało mi się przeprowadzić dosyć równomiernie, więc musiałem w miejscach, gdzie ten nawóz nie dotarł, poprawiać wszystko, ale teraz już wszystko jest dobrze i kolor jest jednolity, więc wszystko wygląda na to, że nawóz rozprzestrzenił się równomiernie i trawnik ma równe wzrosty. Miesiące wiosenne, pierwsze, czyli marzec i kwiecień, były dosyć suche, co spowodowało, że w tych miejscach, gdzie trawnik najbardziej się nagrzewa, zostały takie suche plamy, ale myślę, że jeżeli pogoda wilgotna się utrzyma, to trawnik sobie poradzi z tymi miejscami, ponieważ już widzę, że wypuszczają się nowe źdźbła tam, gdzie jest sucho, co świadczy o tym, że trawnik zaczyna się powoli regenerować. Od tego miejsca zacząłem zakładanie trawnika. Tak się prezentuje w chwili obecnej, czyli po roku od założenia. W tym miejscu trawnik był zakładany w późniejszym terminie, co napotkało liczne problemy w postaci bardzo suchego kwietnia oraz silnego wiatru, który przyczynił się do tego, że wzrosty były bardzo nierównomierne, nasiona zostały zdmuchnięte, więc we wrześniu musiałem wszystko korygować i dosiewać. Z tyłu domu trawnik wygląda też bardzo dobrze, dzięki temu, że od kilku dni mamy deszczową pogodę, utrzymuje się w doskonałej kondycji. Tak się prezentuje trawa w innych częściach ogrodu. Pokażę Wam dłuższą perspektywę teraz. Słoneczny, ciepły dzień, trawnik prezentuje się jeszcze bardziej okazałe, ma intensywną zieloną barwę, która jest wynikiem działania nawozów. Jego kondycję można łatwo sprawdzić, jeżeli naciśniemy, czy wchodząc na niego, czy ręką, powinien się szybko podnieść. Widać, że jest on gąbczasty i sprężysty. Nie każdy nacisk nie powoduje
zostawienie trwałego śladu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o mój trawnik. Po roku odsiewu, po dwóch suchych miesiącach przyroda pod wpływem wilgoci budzi się do życia, więc wszystko zaczyna ładnie kwitnąć. Ja Wam chcę jeszcze pokazać kilka fotek, które w międzyczasie zrobiłem, także żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia krótkiego pokazu slajdów.